znak CE, świadczący o zadeklarowaniu przez producenta zgodności z normą europejską, lub polski znak budowlany B, świadczący o zgodności z odpowiednią aprobatą techniczną. Ponadto oknom powinna towarzyszyć karta gwarancyjna producenta, na okno wraz z instrukcją jego obsługi i konserwacji. Te dokumenty należy przekazać klientowi. Mierzymy odchyłki w pionie i poziomie otworu poziomicą. Dopuszczalna jest różnica do 15 mm. Mierzymy długość przekątnych otworu miernikiem laserowym. Dopuszczalna jest różnica do 8 mm. Mierzymy szerokość i wysokość otworu okiennego przy pomocy miernika laserowego. Można użyć miary zwijanej. Każdy pomiar wykonujemy trzykrotnie. Szerokość mierzymy na dole, w środku i na górze otworu. Wysokość po bokach i w środku otworu. Z każdych trzech pomiarów wybieramy najniższą wartość. Nasz otwór ma 1500 mm szerokości i 1580 mm wysokości. Optymalne wymiary naszego okna wynoszą 1470 mm szerokości i 1515 mm wysokości, a łączna wysokość okna z listwą podparapetową wynosi 1545 mm. Szczotką usuwamy zabrudzenia ze ściany. Następnie gruntujemy powierzchnię ościeży. Uzyskamy w ten sposób lepszą przyczepność pianki. Demontujemy skrzydła okienne. Montujemy listwę podparapetową i uszczelkę podparapetową. Zachowanie właściwych pozycji i odstępów w rozmieszczaniu kotew zabezpiecza przed odkształceniami wynikłymi z naprężeń, które w skrajnych przypadkach prowadzą do pęknięć narożników i skręcania profili. Nasze okno wymaga zastosowania 12 kotew po 3 z prawej i lewej strony. Tak samo na górze i na dole okna. Zaczynamy z lewej strony. Pierwszą kotwę przykręcamy około 15 cm od wewnętrznego narożnika okna. Pozostałe zgodnie z instrukcją w naszym poradniku. Ustawiamy ościeżnicę okna w otworze, licując ją z zewnętrzną płaszczyzną ściany. Montażysta umieszcza trzy kliny podporowe pomiędzy dołem otworu w ścianie, a dołem okna pod listwą podparapetową. Klocki podporowe ustawiane są tak, aby nie przeszkadzały w montażu parapetów i obróbce ściany. Pamiętamy o tym, że na klockach podporowych spoczywa cały ciężar okna i nie będą one usuwane. Sprawdzamy poziomicą poziom ościeżnicy ustawionej w otworze ściany. Zwracamy uwagę na to, żeby z lewej i prawej strony uzyskać podobną szczelinę, około 15-20 mm. Ustawiamy poziom okna. Jeżeli jest to konieczne, korygujemy ustawienie, czyli grubość klocków podporowych. Mamy ustawiony poziom okna. Następnie ustawiamy przy pomocy poziomicy i klocków dystansowych pion i przekos okna. Przykręcamy dwoma wkrętami każdą kotwę do ściany. Kotwa służy do przenoszenia sił skierowanych prostopadle do płaszczyzny okna i żadnych innych, stąd konieczność właściwego jej przytwierdzenia do ościeżnicy okna i do ściany dwoma wkrętami, a nie jednym.
Zawieszamy skrzydła okienne. W razie potrzeby regulujemy okno. Skraplamy wodą i uzupełniamy pianą poliuretanową szczelinę pomiędzy ścianą a oknem, po całym obwodzie okna. Zaczynamy na dole i kierujemy się ku górze, ruchem zygzakowatym. Robimy to dwukrotnie. Raz od wewnątrz, a drugi raz od strony zewnętrznej okna. Szczelinę wypełniamy pianą poliuretanową tak, aby piana po przyroście nie wystawała poza profil ramy okiennej. Warto zostawić miejsce na warstwę izolacyjną dla pary wodnej. Uszczelniacz od strony wewnętrznej okna i akryl od zewnętrznej. Pianka utwardza się poprzez chłonięcie wilgoci, dlatego zaaplikowaną pianę należy spryskać wodą, dzięki czemu szybciej stwardnieje. Po zaschnięciu pianki usuwamy kliny dystansowe i uzupełniamy wynikłe w ten sposób ubytki piany. Wystającą poza profil ramy okna pianę należy obciąć ostrym nożykiem. Nakładamy na powierzchnię pianki od wewnątrz uszczelniacz stanowiący warstwę paroszczelną. Gruby warkocz uszczelniacza nakładamy od góry do dołu. Następnie ściągamy specjalną szpachelką jego nadmiar. Następnie od zewnątrz nakładamy akryl stanowiący warstwę paroprzepuszczalną. Gruby warkocz akrylu nakładamy od góry do dołu. Następnie ściągamy specjalną szpachelką jego nadmiar. Mocowanie okna w ścianie zewnętrznej budynku ma za zadanie oddzielenie wnętrza budynku od zmiennych warunków klimatycznych panujących na zewnątrz tak, żeby nie powstały mostki termiczne prowadzące do skraplania się pary wodnej i powstawania pleśni, zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej oraz szczelność otworu okiennego, przeniesienie działających na okna obciążeń na ściany budynku. Okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w taki sposób, aby nadawały się do